Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest chyba 20 odcinek, o ile się nie mylę, z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Słuchajcie, zważając na to, że znaleźliśmy się w tym kamieniołomie, w którym jest zlecenie łaciate kłopoty, w sumie trochę przypadkiem tu wyszliśmy, ale jak już tu jesteśmy, to chciałbym się właśnie za to zlecenie zabrać. Musimy się teraz udać do zarządcy tego kamieniołomu, tylko gdzie on właściwie przesiaduje? Bo jeśli nie pamiętacie, to wam przypomnę, że stało się tu coś takiego dziwnego, że krowa spadła z nieba i w ogóle o kij tu chodzi. Więc przydałoby się tutaj właśnie rozwiązać ten ich problem. I on jest trochę niżej, ten Ancymon. Dobra, to zejdźmy sobie na dół. I zaraz sobie z nim pogadamy. Siemano, panowie. Z wami to nie chcę rozmawiać, jest i brygadzista. Ludzie! Na Bogu! Co wy pierdolicie? Jaka znowu plaga? Nieszczęśliwy wypadek i tyle. Wracajcie do rzeźbienia, bo jak nie dowieziemy głowy na czas, to mi inwestor jaja ukręci. Tak powiecie wdowie po Emilienie? Że go krowa rozgniotła, to nieszczęśliwy wypadek, tak? To jest, panie kochany, poważna sprawa. I trzeba jakiegoś maga albo innego specjalistę zawezwać. Coś się stało? A, patrzcie, wygląda mnie, że to ten Wiedźmin, co do miasta przyjechał. Może on by jakieś egzorcyzmy odprawił? Trzeba by go spytać, ile bierze. Widziałem wasze ogłoszenie. Chodzi o jakąś krowę czy plagę? Panie kochany, plagę! I to jaką? Bogowie muszą być nieźle wkurwieni, bo Zerikani mieli najpierw plagę szarańczy, a potem żab. A u nas od razu po ludziach krowami napierdala. Już, już, no, nie ma co siać paniki. Chodźcie, mistrzu, na spokojnie wyłuszczę, na czym sprawa polega. Kocham dialogi w tej grze, naprawdę. No faktycznie, przykra sprawa. Być zgniecionym przez krowę? Szkoda Emiliena, dobry z niego był pracownik. Ja im mówię, że na pewno da się to wszystko jakoś łatwo wyjaśnić. A ci do mnie od razu z gębą, że plaga i że chcą dodatek od trudnych warunków pracy. A z torbami mnie puszczą, przejuchy. Zaraz, zaraz. Mam sprawdzić, dlaczego z nieba spadła krowa? Tak? To też. Ale że nikt krowiego ścierwa nie posprzątał, to się jakieś gówno przypałętało i strach na drugą odkrywkę zaglądał. Nic dziwnego. A swoją drogą, co to była za krowa? No jak to jaka? Normalna, łaciata. Nic specjalnego. Na drugiej odkrywce leży i cuchnie. A Emilien pod nią. No to jak? Weźmiecie to zlecenie? Czym wy się tu właściwie zajmujecie? Rzeźbimy posąg proroka Lebiody. Znaczy nie cały naraz, ale tak po kawałku. Pojawił się bogobojny inwestor, który po dobrych 50 latach na nowo uruchomił projekt i zaangażował wszystkie kamieniołomy w okolicy. I wszystko szłoby zgodnie z planem, gdyby nie ten wypadek. Błagam, mistrzu, zajmiecie się tym. Muszę dowiedzieć się więcej na temat tej sprawy. Ktoś widział, co się stało? Nie, tylko słyszę. Osterwa szedł zobaczyć do Emiliena, jak mu idzie. Gdy nagle jebło potężnie w ziemię, a chwilę później coś przywaliło w jeden z dźwigów. W ten dźwig to chyba raczej nie przywaliła krowa. Pewnie nie. W każdym razie chcieliśmy rano zobaczyć co. Ale nas te paskudstwa przegoniły. No i od tej pory robota stoi. Dlatego proszę, mistrzu, nie mi trężcie dłużej. Weźmiecie tę sprawę. Zanim się zdecyduję, porozmawiajmy o zapłacie. Oho, widzę, że będziemy się targować. No więc ile? Nie, spokojnie stary, bez ciśnienia. Troszeczkę ci podniosę, tak odrobinkę, takie 25 mi daj. Niech będzie. Ale to ostateczna cena. Żadnych premii ani napiwków. Rozumiemy się? Dobrze, sprawdzę to. Może chodzić o spaczony portal. Ale nie sądzę. Niech wam Lebioda w dzieciach wynagrodzi.
Będę wypatrywał waszego powrotu, mistrzu Wiedźminie. No w dzieciach to akurat mi nie wynagrodzi, bo Wiedźmini są bezpłodni, ale... Ale spoko, stary. Dzięki wielkie. No dobra, to w takim razie ruszajmy. Zobaczmy, skąd ta krowa z nieba się wzięła. Ale mi się srać chce. Srać ci się chce, on to iść do kibla, stary. No ja pierdzielę. A właściwie do wychodka, bo wtedy jeszcze jako takiej toalety nie było. To tylko bogacze takie mieli. No dobra. Zbadaj truchło krowy i ciało robotnika. No tak, my to już wcześniej mijaliśmy w odcinku poprzednim. Zobaczmy. To musi być ten Emilien, o którym mówili robotnicy. Pechowiec. No dobra, od czego by tu zacząć? Zmiażdżony przez duży ciężar. Pęknięta podstawa czaszki. Świeże ślady zębów. To te trupojady, ale dobrały się do niego już po śmierci. Z jego ciała więcej się nie dowiem. Część tkanek jest zmiażdżona. Najwyraźniej spadła z dużej wysokości. Rozpruty brzuch. Nie tak dużo krwi, więc stało się to już po śmierci, kiedy serce już nie pracowało. Ślady zębów, ale niedużych. To na pewno te trupojady. Szybko wyczuły żer. Głębokie rany od pazurów. Rozstaw szponów sugeruje drakonida, pewnie wiwernę. Ale to nie one spowodowały śmierć. A może jakiś drakonid po prostu zrzucił tak jakby z góry tą krowę? Wszystko jasne. Krowę zabił upadek z wysokości. Potem jak upuścił ją jakiś drakonid. Zapewne młody osobnik, który niósł krowę do gniazda, ale okazała się za ciężka. Pech chciał, że akurat na Emiliena. No to teraz jeszcze ten dźwig. No właśnie, co na ten dźwig właściwie spadło? No bo okej, tutaj jest jakby wszystko klarowne. Ale co z tym dźwigiem? No dobra, jeszcze zobaczmy. Na razie, kurde, Geralcik, nie zacinaj się, stary, proszę. Z jednej strony ten Wiedźmin jest taki, wiecie, ogólnie mowa o samym silniku gry. Taki płynny, elastyczny powiedzmy, scenki fajnie są wyreżyserowane. A czasami te postacie się ruszają jak ostatnie drewno. Dobra, jak ja mam to teraz... Oho, żebym nie spadł tylko. Uwaga. Krew. Drakonid musiał się tu poważnie zranić. Pewnie próbował wyrównać lot po upuszczeniu tej krowy i się skaleczył. Dobrze. Łatwo będzie go wytropić. No dobra, także ruszyliśmy troszeczkę zadanie. Ślady krwi drakonida. Ledwie wyraźne. Jestem na dobrym tropie. A, chciałem się pytać, Geralcie, gdzie ty widzisz te ślady, ale dobra, już też widzę. Okej, gdzieś w tą stronę. Ale faktycznie, dzięki temu będzie go dużo łatwiej wytropić. No i ubijemy go i miejmy nadzieję, że zlecenie będzie zakończone. Bo zlecenie jeszcze jedno nam zostało, z tego co pamiętam, zebraliśmy dwa. Silnie krwawić. Rana była poważniejsza niż przypuszczałem. Może sam się po prostu wykrwawił i tyle. Mogło też tak być ewentualnie. Czekajcie, tu widzę jakieś ślady i słyszę chyba jakieś... Słychać, to było potwora jakiegoś. Śmierdzi zacierem. Najwyraźniej drakonid zaatakował lokalną widownię. Dobra, czekajcie, jeszcze pozbądźmy się tych O kurde, wow. No spokojnie, może na wszelki wypadek się podleczę. Kurde, Geralcik, czekaj, bo ja chciałem tego zgnilca najpierw zabić. Dobra, wycofajmy się. Okej, tamte trochę oberwały. Na całe szczęście. No te zgnilce są dosyć mocne, muszę przyznać niektóre. Ten 38 level to tak już troszeczkę. Dobra, odejdźmy. Okej, wszystko jest git. Dobra, moi drodzy, pomedytujmy sobie godzinkę. Okej. Zobaczmy teraz te ślady. Lądował na dachu tej bimrowni. Narobił sporego bałaganu, a potem ruszył dalej.
Aha, czyli w zasadzie... Najwyraźniej był zbyt wyczerpany, by dalej lecieć. Okej, czyli tam się za wiele już więcej nie dowiemy, ale... Ledwie powłóczył nogami. Może się zaraz okazać, że on faktycznie sam się zabił, w sensie, że... Znaczy sam się zabił, no... wykrwawił się. Na śmierć. Wylądował drugi drakonit. Większy. Odczekał, aż ten mniejszy wydobrzeje i poleciały razem. Łatwo będzie je tropić. Ten mniejszy nadal krwawił. Okej, ale Geralcie, gdzie ty widzisz te ślady? Bo ja jakoś... Aha, dobra, tutaj, okej. Skoro leciały we dwójkę, to pewnie wracają do gniazda. A można by było je wybić i byłoby po sprawie. Nie, no ale to, że chłop dostał krową w łeb z góry, to naprawdę miał pecha niesamowitego. Tutaj trop się urywa. Ale idę o zakład, że tam na górze mają gniazdo. No dobra, pewnie jakaś trochę grubsza walka nas czeka. A i to są oszluzgi. To wiecie co, skoro to są oszluzgi, przeczytam sobie może bestiariusz. Drakonidy, oszluzg. Ale ty jesteś brzydki. Co my tu mamy? Kartacz, olej przeciw drakonidom, art i quen. Czyli tak, kartacz i drakonidy, czekajcie. Kartacz. Gdzie ty jesteś? Ulepszony kartacz, fajnie. I olej przeciw drakonidom. Kurde, ja mam tej waluty, trzeba to wymienić w końcu. Drakonidom. Gdzie są te drakonidy? Czekajcie. Mam, ulepszony nawet, super. Swoją drogą muszę jeszcze powkładać kamienie do tych mieczy, żeby sobie je poulepszać. A resztę kamieni po prostu sprzedać, bo i tak będą mi zbędne. No dobra, także na walkę jako taką się przygotowaliśmy. I faktycznie, zwróćcie uwagę, że jest trochę obity. Samica oszluzga, okej. No, zlecicie do mnie? O kurde, no to widzę, że... Oj, walka będzie gruba. Chociaż pół życia aż tej samicy zeszło. Oj, jak to słodko zabrzmiało. Dobra, czekajcie, ostrożnie, ostrożnie, żeby tutaj się nie wypierniczyć specjalnie. Ale on faktycznie jest... Wow, stary, a ty nie wpadaj pod ziemię. Faktycznie jest dosyć mocno ranny. Mi się niestety miecz psuje. Poczekajcie, ja sobie go szybko naprawię, żeby nie zadawać mniejszych obrażeń. To się chyba wykrwawi, co? Albo nie? No chodź tu. Albo się wykrwawi. Okej. Dzięki, stary. No dobra, trzeba zabrać trofeum. Pozostałe jaja nie zdążyły się wykluć. Trzeba spalić całe to gniazdo. No dobra, to za chwilkę to zrobimy. Tą animację sobie pominiemy, bo już ją widzieliśmy dużo razy. Tylko poczekajcie, gdzie ja to miejsce mocy wykryłem? Gniazdo to jest to, tak? Dobra, zniszczmy. Okej. Okay. Tylko wiecie co, poczekajcie, bo tutaj mamy jakąś jaskinię. Na dole. O, ja prawie się zabiłem, pozdrawiam. Mamy jakąś jaskinię, bym w sumie chętnie do niej wszedł jeszcze zanim pójdziemy dalej. Może coś ciekawego w tej jaskini znajdziemy, tylko gdzie jest wejście do niej? Jakoś nie mogę go znaleźć. Bez kitu. Wiecie, jak już przy okazji jestem w jakimś miejscu, to... Chciałbym to... Nie, Geralt nie spadli. Chciałbym to sobie zbadać, tylko że... Ej, gdzie jest ta jaskinia bez kitu? Czy ja mam jakiś problem ze wzrokiem? To jest chyba tutaj, o jest. Zobaczmy, co jest tu w środku. To miejsce mocy. Aha, i to jest tylko miejsce mocy. No i dobra, zawsze będę mieć jeden pytajnik mniej do załatwienia. Taki wiecie, jeden przy okazji, jak już jesteśmy w okolicy, to możemy sobie zrobić. Dobra, także kolejny punkt umiejętności. To mi się na pewno przyda na te mutageny. No, teraz żeby nie spaść, uwaga. To my, czekajcie, godzinna medytacja. Czemu nie mogę? Aha, bo się turlałem, dobra, mniejsza. Okej, w takim razie wróćmy się do tych gości. Czekajcie. W sumie to zanim przywołamy płotkę, to ja trochę zbiegnę tu na dół, bo... O, tu... Wow! Nie no i pół życia z takiej wysokości straciłem. Muszę przyznać, że z Fall Damage'em to Redzi trochę przesadzili. Moim zdaniem jest za duży. Ale dobra. Może przeginam.
Chociaż kurde, przecież nawet na początku tego dodatku, nie wiem czy pamiętacie, była ta scena pościgowa, jak Geralt gonił bestię. Kurde, akurat teraz do mnie babcia dzwoni, uwielbiam to. Babciu, później oddzwonię. No i pamiętam, że na początku właśnie była ta scena pościgowa. Mam nadzieję tylko, że nie słyszycie wibracji telefonu. Była ta scena pościgowa, gdzie Geralt spadł z naprawdę dosyć dużej wysokości i on normalnie przeżył, jak gdyby nigdy nic. A w grze to wiecie, spadnie z 2 metrów i o, umieram! Także trochę śmiesznie. No ale cóż. Dobra, powoli się zbliżamy do tego kamieniołomu. Rozwiązaliśmy już tą epicką zagadkę z krową. Dobra. Nie no, a jak chłop powiedział, że krowy w nich napieprzają z góry, to naprawdę, że to jest plaga, to... Nie no, śmiechłem potężnie. Naprawdę, dialogi w tej grze to jest cudo totalne. Chyba wiecie co, nawet... Mam taki pomysł, żeby zrobić chyba kiedyś filmik 10 takich najbardziej kultowych dubbingów polskich. Chyba zrobię coś takiego. I co? Wiecie już, jak to z tą krową było? Ogólnie to powiem wam, że mam taki pomysł na robienie takich filmików na kanale, może bardziej podcastów niż filmików. Takie moje top 10, bym tam opowiadał, że moje top 10, nie wiem, najlepsze gry, najlepsze serie gier, nie wiem, najlepsze dubbingi właśnie. Tak, możecie wracać do pracy. To nie była żadna plaga spadających krów. No, od początku mówiłem. Kamień z serca. No to mówcie, mówcie. O co się właściwie rozchodziło? Młody oszlusk, przelatując nad kamieniołomem, upuścił zdobycz. Niósł ją do gniazda dla swojej matki i rodzeństwa. Spaliłem też ich jaja, więc raczej już o nich nie usłyszycie. Chwali się przezorność, ale tak jak mówiłem, więcej wam nie zapłacę, bo nie ma. Macie tu. I dzięki, mistrzu. Dobra, spoko, stary, nie ma problemu. Okej, było to ciekawe zadanie, spadające krowy, no naprawdę... Ogłoszenie było najlepsze chyba z tego wszystkiego. Sprawa się wyjaśniła, tak? Żadni bogowie nie zesłali na nas plagi. To był po prostu smok, ale już go nie ma. Wdowie po Emilienie wypłacimy odszkodowanie i już. To na co jeszcze czekacie? Raz, raz, raz! A mnie się wydaje, że tu się dalej jakieś podejrzane rzeczy dzieją. A co się stało z budowniczymi, co pomnik składają? 3 dni temu mieli do nas dotrzeć i jakoś ich Wardajso dalej nie widać. Pewnie ich też coś zgniotło. Albo ze szczętem zeżarło. O, jakaś szarańcza, jak w Zerikanii. Co wy mi tu znowu za brednie opowiadacie? Pisał architekt, że mają duży transport marmuru z Metiny na Brodę Proroka i że się spóźnią tydzień. Więc przestańcie pierdolić, tylko do roboty. To ja odprowadzę was, mistrzu. Uwielbiam, że on mówi do mnie jak typowy boomer, mistrzu. Po prostu uwielbiam, jak ktoś do mnie mówi mistrzu, nie? Skłamałem, żeby mi tu znów nie panikowali. Ale gdzieś ci robotnicy faktycznie przepadli. Zajdźcie do mnie później, to wam wyłuszczę szczegóły. Aha, czyli jednak coś się stało. Komu w drogę, temu czas. Dobra, wiecie co, myślę, że możemy zakończyć ten wątek kamieniołomu, więc pogadajmy sobie z tym gościem od razu. Myślę, że możemy zabrać się za to zadanie. No jak, mistrzu? Poszukacie tych zaginionych robotników? Ja pierniczę gadanie, mistrzu, naprawdę to jest takie boomerskie, oczywiście to sarkastycznie mówiłem, że uwielbiam, jak ktoś tak do mnie mówi. Zginęli? W jakim sensie? Ano, przepadli, razem z zaopatrzeniem. Złożyłem nowe zamówienia i kilkanaście wozów dotarło na miejsce budowy, a 5 zaginęło po drodze. Narzędzia, prowiant, budulec, no i przede wszystkim specjaliści. Co gorsza, był tam też nasz główny architekt. Pisałem do niego, że kamieniołom działa i żeby wysłał nowe plany, a na to majster, że architekt przecież jest u nas, w Wardajso. A to znaczy, że... Też przepadł. Rozumiem. Zajmę się tym. Mistrzu, nie wiem jak dziękować. Tylko błagam, śpieszcie się, bo bez tych 5 wozów nie skończymy budowy.
Śladami świętego Lebiody. Aha, to jest to. Na twojej mapie zaznaczono miejsca, w którym utknęły transporty z materiałami. Okej. Rozumiem, dobra. Okej, czyli my tak naprawdę dobra, spoko. I to mijaliśmy po drodze faktycznie te dwa... te obozy Lebiody. Dobra, okej, rozumiem. No dobrze. Teraz poczekajcie. Możemy się za to oczywiście zabrać, tylko gdzie jest znacznik szybkiej podróży? Ja muszę stąd wyjść jakoś do góry. No dobra, czyli już rozumiem, skąd się wzięły właściwie te poszukiwania tych wszystkich gości, bo właśnie na początku trochę tego nie rozumiałem i takie to było dla mnie dziwaczne, skąd właściwie te zadania się biorą. Ale dobra, teraz już wszystko jasne. No dobra, to w takim razie poróbmy to sobie i zakończmy to zadanie, żeby tych tam proroków Lebiody później nigdzie nie szukać. Dobra, i to teoretycznie jest gdzieś tutaj. Okej, przy okazji sobie kolejne pytajniki wyczyszczę. To mi się akurat naprawdę w tym dodatku podoba. Jest to bardzo sensowne, że niemalże większość pytajników, jakie mamy... Znaczy, może nie większość, ale połowa, powiedzmy. Pytajników, jakie są na mapie, one się rozwiązują wraz z zadaniem. To jest naprawdę świetne, bo... Jest to na pewno ciekawsze niż takie błądzenie po mapie i o pytajnik, o kontrabanda, o coś tam. Muszę przyznać, że o wiele lepiej jest to rozwiązane niż w podstawce. Okej, to jest gdzieś tutaj. A panowie co, po prostu śpią? Obudź pijanych robotników bez kitu. A tu co mamy? Aha, że muszę cię obudzić. Żeli papą? No wstawaj! Żeli papą, no nie mogę. Jeszcze nawiązanie do Lecha Rocha Pawlaka. Żeli garçon... Czekajcie, jak to było? Żeli papą façon mictonem à c'est la vie. Coś tam, już dalej nie pamiętam, jak on to robił. Ja pierdzielę. Redzi, pozdrawiam was cieplutko, naprawdę. Obudź się. Zostaw mnie w spokoju, Wiedźminie. Dobry wieczór. Wstawaj. Jest dzień, tych gamoniu. Obudź się. Biały wilk, nasz salwator. Wstawaj, samuraju, mamy miasto do spalenia. Ej, wstawaj. Co? Rusz się. Okej, to jest piękne, jak Redzi nawiązują do hitów internetu, naprawdę. Lebioda mi cię zesłał. Muszę wóz szybko naprawić, bo na budowie na mnie czekają. Bywaj. No spoko, stary, dzięki, dzięki. No i faktycznie, zwróćcie uwagę, że ten posąg Lebiody powoli się wznosi. Kurde, fajne. Podoba mi się to. No i dobra, to była druga grupa. Zostały nam jeszcze dwie i widzę, że jedna jest jakoś tak nie za specjalnie daleko, więc możemy tam od razu też polecieć. Płotunia, where are you? Tutaj, dobra. Tempo, tempo! No, ale to mi się naprawdę podoba, że właśnie te znaki zapytania się rozwiązują wraz z zadaniem. Jest to o wiele lepiej rozwiązane niż w podstawce, gdzie... Powiem wam, że w podstawce, zwłaszcza pytajniki na Skellige, one były tak męczące, to pływanie tą łódką. Ja pamiętam, jak raz sobie zrobiłem taką sesję, że do trzeciej... Wow, co jest? Że do trzeciej w nocy siedziałem przy tym Wiedźminie, puszczałem sobie tam Wiksę, Czebanego Jarnucha i po prostu leciałem z tymi pytajnikami po kolei. Ale naprawdę męczące to było jak 150. No oczywiście dosyć mocno się wzbogaciłem na tym, ale nie zmienia to faktu, że nie było to najprzyjemniejsze zadanie na świecie. Jak sobie pomyślę, że w tych asasynach RPG-owych, mianowicie Origins, Odyssey i Valhalla, wygląda to identycznie, to mi się odechciewa te gry nagrywać. Połamane kości, zaraza, silny był. Głębokie odciski stóp, krew, ślady ucieczki. Dobra, czyli rozumiem, że gdzieś tutaj, okej. Okay. Na drugą stronę dokładnie. No, czyli musiał ich jakiś epicki potwór zaatakować. Zaraza. A, dziad borowy. Siema, dziadu. Oż ty kurde, jak mi przypierniczył. A, jeszcze mam ten olej, tylko szkoda, że olej na niego akurat nie działa, ten konkretny. Dobra, ale pół życia już mu zeszło. Chłopie, coś ci się teleporty chyba popsuły, wiesz? Dobra, spokojnie, spokojnie. Garaci Quen, okej. Okay. Gdzie on jest? Dobra. W miarę szybko z nim poszło. Tak, stary, podskocz sobie jeszcze po śmierci. Za którymi korzeniami? Aha, bo tam jakieś korzenie były, nie widziałem tego. Możecie wyjść, nic wam nie zrobię.
Dziękujemy, panie Wiedźminie! Niech Lebioda ma was w opiece! Trochę się skitrali jak Frodo i ekipa w Władcy Pierścieni. No i faktycznie ten kurde pomnik powstaje. Pomnik to właściwie posąg taki wielki, legendarny. Taki normalnie polski kolos z Rodos. Właściwie wiedźmiński, nie polski. Dobra, czyli widzę, że została nam jeszcze ostatnia już grupa. I tak naprawdę zadanie będzie zakończone. I czekajcie, ja sobie zerknę, jak z tymi pytajnikami to wygląda. No i faktycznie, mam 34, a było 30 chyba 7? Tak, także dobra, jakoś jest w miarę dobre tempo tego. Także myślę, że nie będzie to dla mnie aż tak nużące, jak było w przypadku właśnie... Nie, powiem wam, że te pytajniki na Skellige, zwłaszcza na Skellige, to moim zdaniem była przesada, bo w Velen to jeszcze wiecie, można było sobie spokojnie tam pobiegać po lądzie i w miarę łatwo do tych pytajników się dostać. Ale na Skellige te znaki zapytania, to pływanie 3 km od pytajnika do pytajnika, ojeny. Męczące to było dosyć mocno. Proszę, proszę ich tu nie bić, bandyci, nieboży, niegodni, oho, znowu mi się psuje miecz, czekajcie. Nie proste narzędzia, chcę te narzędzia, dobra. Dobra, jakoś to... A, oni widzą, że też się biją. Au, 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 dobra, oberwał. Trochę tych bandytów widzę, jeszcze tu mam. Mam nadzieję, że żaden z nich nie może zginąć, w sensie z tych robotników. Dobra, jeden chyba mu ucho odciąłem. Sorry, stary. Chociaż średnio wieczu odcinanie ucha to była dosyć częsta praktyka. Zwłaszcza nasi kochani piastowie uwielbiali sobie wszystko odcinać. Naprawdę, powiem wam, że jak tak... jak miałem historię w liceum rozszerzoną i tak słuchałem o tych piastach, to... piastowie naprawdę byli strasznie okrutni. Ogólnie wiadomo, no średniowiecze było okrutne samo w sobie, ale piastowie to naprawdę masakra jakaś. Dzięki wam, mości panie. To wyście ten słynny wiedźmin, prawda? Zgadza się. Oporządzę tylko wóz i jadę pod pomnik. Tam już na mnie czekają. No i dobra, czyli rozumiem, że teraz chyba cały ten pomnik powstał. Pewnie zaraz zobaczymy, jak wygląda. Dokładnie. No ta głowa taka trochę kwadratowa, ale spoko. W sumie tak sobie teraz pomyślałem, że w renesansie to mieli dowalone rzeźby. Kurde, no przecież weźcie, wyrzeźbicie w coś takiego, na przykład takiego Dawida. Ja pierdzie, naprawdę, nie. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o takie czysto artystyczne dziedziny, to chyba rzeźba to najbardziej mi zawsze imponowała. Bo to wiecie, namalować coś to jest tak, wiem, że może to głupio zabrzmi, ale w miarę prosto. Chodzi mi o to, że wiecie, płótno i tak dalej, no bierzecie farbę i coś malujecie, kombinujecie. Z muzyką też jest dosyć podobnie, no komponujecie, nie jest to aż takie powiedzmy wysiłkowe, a jeśli chodzi o rzeźbienie, no to kurde, weź w ogóle to zaplanuj, weź to wyrzeźbij, tak? Przecież to jest jeden tak naprawdę zły ruch, jest rzeźba do wywalenia. Przecież rzeźbić w takim marmurze to naprawdę trzeba mieć niezły talent. Jestem ciekaw, czy ci rzeźbiarze dzisiaj żyją. Ładny posąg. Tacy naprawdę porządni rzeźbiarze. Pewnie jest jakaś nisza, kurde, aż mnie to tak mega zaciekawiło teraz. Pomogłem skończyć pomnik, tak jak chciałeś. Mistrzu, co ja bym bez ciebie zrobił? Niezliczone rzesze wyznawców Lebiody będą wznosić za ciebie modły pochwalne. Ale zapłacisz mi, tak? Ależ oczywiście. Oto nagroda. Inwestor to poważny człowiek interesu. W planie mamy masowe nawrócenia, które doprowadzą do całkowitego zwrotu kosztów produkcji w przeciągu 3 do 5 lat. Wszystko, panie, skalkulowane. No to pozostaje życzyć powodzenia. Bywaj. Wszystko jest w porządku. No i dobra, także zadanie zakończone. Właściwie dużo zrobiliśmy dzisiaj, w sensie, powiecie, ja nagrałem sobie... Właśnie, bo nie wspomniałem chyba nawet wam o tym. Ja dobrze kojarzę? Chyba nie mówiłem wam o tym ani razu jeszcze na nagraniu, że zmieniłem troszeczkę system nagrywania. W takim sensie, że no wiecie, już tak powiedzmy, no jestem w takim wieku już, że dosięgło mnie to nudne, szare, dorosłe życie. Bo jakby nie patrzeć, kiedy ja zaczynałem nagrywać na ten kanał, no to to było 3 lata temu, to jeszcze było w mojej przerwie między liceum a studiami, więc... Kurde, ja jestem z wami cały jeden etap edukacji, masakra. No więc wtedy jednak jeszcze troszeczkę moje życie inaczej wyglądało.
No a teraz jednak trochę się pozmieniało, tak jak mówię, no dosięgły mnie te szare, nudne, codzienne obowiązki i tak dalej. Przez co musiałem zmienić trochę system nagrywania i zacząłem nagrywać trochę więcej pod rząd. Mianowicie jak sobie siedzę, no to nie nagrywam jednego odcinka dziennie, tylko na przykład trzy. No i przez to mam nagrane trochę więcej na zapas. No muszę tak robić, no bo tak jak mówię, no mam często coraz więcej tak naprawdę obowiązków i trochę ciężko byłoby mi nagrywać tak dosłownie dzień po dniu po jednym odcinku, tak jak to jeszcze jakiś czas temu robiłem. No musiałem zmienić ten system, bo tak jak mówię, nie dałbym rady wam dostarczać regularnie odcinków w ten sposób. Także musiałem zmienić ten właśnie system nagrywania. Także tak, was tylko chciałem poinformować, że jak zareaguję na jakiś komentarz na przykład dużo później niż wcześniej, no to wynika to właśnie z tego, że muszę troszeczkę nagrywać na zapas. Oczywiście nie robię też tak, że nagrywam cały let's play naraz i dopiero później wam go wrzucam. Ale jak tak usiądę sobie do nagrywania, to nagram takie trzy odcinki, coś takiego, żeby mieć właśnie trochę tego zapasu. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Dzisiaj już nie będziemy nic robić. Zabierzemy się, podejrzewam, za kolejne zlecenie wiedźmińskie w odcinku następnym. Zadań pobocznych też, zobaczcie, niemalże nam żadne nie zostało. Więc jakby nie patrzeć, jeszcze chwila i zabierzemy się już za zadania fabularne. Muszę się sprężyć z tym gwintem, żeby pójść na ten turniej. Ale dobra, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. I zobaczymy się dzisiaj bądź jutro, nie wiem już w sumie sam jak ja wam to wrzucam, ale tak czy siak widzimy się w następnym odcinku z Wiedźmin 3 Krew i Wino. Na razie.